Witam serdecznie w kolejnym vlogu. Została nas w pewnym sensie gorsza pogoda w Dziwnówku. W pewnym sensie gorsza, ale dla nas lepsza, ponieważ ma dudnić wiatrem. Więc najbliższe dni się szykuje, że będzie dużo pływania. Mam nadzieję, dużo progresu i w końcu uda się nagrać coś fajnego dla Was z pływania. No ale jeszcze dzisiaj się rozwiewa. Już trochę pada, już trochę wieje, ale niestety za mało dla mnie, bo jestem za gruby. Jeszcze muszę schudnąć. No ale jadę na siłkę przykatować. Wieczorem jeszcze jakieś zajęcia wpadają, więc dobrze hajsik wlatuje. A ja lecę pompować plecy. Moi drodzy kochani widzowie, mam dla Was super lifehack. Jak chcecie zaszczędzić czas na robienie jedzenia, zróbcie jednorazowo 1,5 kilo kurczaka, zamarynujcie i może sobie elegancko 3 dni w lodówce leżeć. Potem tylko wrzucacie na patelnię, smażycie i wcinacie. Pokażcie się. Ale piękny. Z racji, że mamy prognozę najbliższe dni, to robimy sobie maseczki, żeby dobrze wyglądać na filmikach i zdjęciach na spływania. Nie wiem, na ile przypominam małpę. O, to też jest małpa. Nie, zobaczymy, czy to przyniesie efekty i będziemy śliczniejsi. Chociaż nie wiem, czy da się, ale wąsik mi pasuje, mam taki sam w realu też. Bo ja robię burdel na mnie. Dobra, drugi dzień zapowiada się bardziej zachęcająco. Robimy z Kubusiem challenge, kto wyżej podskoczy. Kuba się przebiera, gołodupce. Na 13 lecimy, potem wieczorem ponagrywamy coś. Co peplu? Tam się da robić. Katujemy.
tak to właśnie orzech lata. O. Wszystko się nagrało, mam nadzieję. No, pewnie wszystko kajtem zasłoniłem. Niedobrze. O. Teraz się nagrywa jednak. Czyli tak. Dzisiaj pływanie 2 na 10. Orzech leciał mojego kajta. Już trudna. Wyszedłem na 15 minut, to pływanie leciał. Nadając mi się przewinął 4 razy. I już sobie odpuściłem. O, a orzech coś tam gniazdy. Proszę bardzo. I uwaga, ankietowani, nie ufajcie orzechowi, jeżeli mówisz, że wyżej skakał. Z rana oszukał i nie odpalił aplikacji, bo skakałem wyżej, a na popołudniowej i tak mu pokazałem, że wyżej skacze, więc się załamał i pewnie to usunie. Essa! O, tu głęboko! Ty stary, co jest grane? No widzowie, się rozwiało. Tam widać kajt w tle. Dzisiaj na początek startujemy z windem, więc zaraz sobie przygotowuję sprzęt, idę na wodę, a później jeszcze kajt na nowej Miki. Nie wiem, czy to słyszycie, ale mój bąb chyba zaczął grać. Chyba to jest muzyka śmierci. Kuba, i po co teraz taklowałeś? Co? Po co teraz taklowałeś? Na jakim żaglu idziesz? 3-7. A na jakim idę ja? 6-3. Moi widzowie, jak to wiem, albo gruba, albo wcale. Czy idziemy pływać, albo idziemy umrzeć. Zobaczymy, pewnie się zamęczę. Tak. Pewnie będzie jedna wielka patologia z mojego pływania, to nie będzie pływanie. Pewnie nie będzie dziobu. Siema. Pierwszy raz na takiej malutkiej desce. Zobaczymy. Dobra widzowie, chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że tak nawala, że zdecydowałem się założyć kask. We'll be right back.
Dobra widzowie, chwila przerwy, bo jakaś kontuzja mi się zrobiła, boli mnie ręka, chyba się odnowiła kontuzja od trójboju siłowego, więc na razie wróciłem do domku, czekam aż przestanie boleć i oglądam przez okno, jak sobie pływają. No, ciężko sobie wieje, jest rozwoju nogą.